Pan profesor Zbigniew Czajkowski, legenda polskiej i nie tylko polskiej, ale światowej szermierki. Panie profesorze, byśmy nie raz mieli okazję już rozmawiać, ale tutaj jeszcze raz wróćmy pamięcią do tych czasów, kiedy zaczynała się ta pana przygoda z białą bronią. Jak to się wszystko i kiedy zaczęło? O mój Boże, to są bardzo dawne lata. Po pierwsze, mój ojciec był oficerem i mieszkaliśmy w Koszarach w Przemyślu. Oglądałem walki na szable ułanów. Walki na bagiety mi się podobało. Potem byłem w korpusie kadetów, gdzie był przedmiot wojskowy, była szermierka. Ćwiczyłem u słynnego Jana Piecińskiego we wszystkich broniach i zacząłem odnosić już takie te sukcesy. Potem paradoksalnie była taka historia, że po moich wielkich przygodach bardzo dramatycznych na Polesiu walczyłem z Sowietami i z komunistami rosyjskimi. Dostałem się do Lwowa i we Lwowie czekałem na przejście przez Rumunię do Francji Polskich Sił Zbrojnych. Przez 6 miesięcy ćwiczyłem szermierkę z panem Łabędziewskim i zacząłem również pełnić funkcję takiego amatora instruktora. No, kiedy przychodziłem na granicę, zostałem 50 metrów od Czermoszu zaaresztowany, siedziałem w więzieniu, byłem w Orkucie w tym łagrze. No, udałem potem po porozumieniu Sikorski-Majski, zostałem zwolniony i setki kilometrów pieszo na ośle, wielbłądem, statkiem, barkiem, pociągiem doszedłem do stacji zbornej Polskich Sił Zbrojnych w Uzbekistanie, gdzie zostałem dzięki poparciu znajomego mojego ojca przyjrzałem marynarki wojennej, ale przed jeszcze zaokrętowaniem do marynarki przez 6 miesięcy pracowałem w kołchozie w Karakalpakstanie w Uzbekistanie. Nawiasem mówiąc, potem znajomość języka uzbeckiego bardzo się wydała. Potem przez Persję, Indie, Południową Afrykę dostałem się do Wielkiej Brytanii, do stacji zbornej Polskiej Marynarki Wojennej i wkrótce, po krótkim szkoleniu zostałem na ORP Ślązak. ORP Ślązak to był niszczyciel bardzo słynny, który miał rekord wśród floty sprzewiezionej ze środowiska samolotów niemieckich, wziętych jeńców do niewoli i uratowanych rozbitków. A dowódcą okrętu był komandor tymiński, mistrz marynarki wojennej w Spadzie. Także kiedy okręt był w naprawie, czy naprawa kopku, czy coś takiego, to z panem komandorem, ja jeszcze kilku byłych kadetów, szliśmy na ćwiczenia siermiersze. Pływałem na Atlantyku, na Morzu Śródziemnym. Bardzo wiele różnych przygód, między innymi słynny wypad na Dieppe, bitwa Raw i tak dalej, i tak dalej. Pod koniec wojny pływałem na błyskawicy, brałem udział w inwazji Francji i pod koniec wojny zostałem zwolniony z marynarki na studia, urlop. Studia podjąłem w Edynburgu i tam oczywiście uprawiałem siermierkę w Scottish Fencing Club i założyłem sekcję siermierską Zrzeszenia Studentów Polaków Wielkiej Brytanii, gdzie byłem amatorem, trenerem i siermierzem. Miałem mistrzostwa kocie w skich broniach, byłem w zawodach międzynarodowych, dużo czytałem, interesowałem się. W 1945 roku pod koniec wróciłem do kraju i kończyłem studia medyczne w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I oczywiście szermierka, budowlani Kraków, późniejszy krakowski szermierzy, gdzie byli tacy szermierzy jak Sołtan, Zabłocki, Suski, Friedrich itd. itd. W 50 roku zdobyłem mistrzostwo Polski we florecie, kupę dobrych wyników, między innymi w szabli itd. W roku 52 byłem zgłoszony do olimpiady w czterech konkurencjach, floret męski, szabla, dużo indywidualny i na kilka godzin przed tym wyjazdem pozbawiono mnie paszportu, to był dla mnie wielki cios. Po wielu awanturach w następnym roku otrzymałem wreszcie paszport, brałem udział w Mistrzostwa Świata i w drużynie żeglistów zdobyłem brązowy medal. Ale będąc zawodnikiem, już pracowałem jako trener, w 1933 roku prowadziłem różne kursy, szkolenia, a w 1934 roku już jako trener i zawodnik w Piaście Gliwice. No, gdzie tutaj wyszkoliłem się zawodników tak jak Egon Franke, mistrz olimpijski, Elżbieta Zimmermann, mistrzyni KDL, wicemistrzyni Uniwersjady, ośmiokrotna mistrzyni Polski, Gosior, mistrz świata w szpadzie, Bierkowski, wicemistrz świata i medalista i tak cały szereg jeszcze innych tych wybitnych postaci. I przez ten czas również byłem przewodniczący Komisji Sportowo-Szkoleniowej Polskiego Związku Szermierskiego. Prowadziłem różne nowe wyjazdy na zawody, na igrzyska olimpijskie i tak dalej. I kursy trenerów. No, napisałem 30 książek na temat szermierki i sportu, zwłaszcza psychologii i prowadziłem bardzo liczne kursy w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, w Kanadzie, we Włoszech, w Szwajcarii itd., itd. W wszystkich krajach europejskich poza Finlandią i wszystkich krajach prawie świata poza Australią. Nawet
nawet prowadziłem takie kursy i wykłady w Taszkencie, w Akademii Europejskiego. Nawias mówiąc, tam była bardzo ciekawa przygoda w Taszkencie, to jest stolica Uzbekistanu. Myśmy po dwutygodniowym moim kursie i wykładach na tej uczelni, pan wicepremier Uzbekistanu, to był ostatni lat władzy radzieckiej, wielki fanatyk siermierki, zrobił na moją cześć przyjęcie. No i ja tam przemawiałem w języku uzbeckim. Powiedziałem tak, panie premierze, drodzy przyjaciele, ja przepraszam, że mój język uzbecki jest skażony akcentem tadżyckim, ale kochus, który pracowałem, Tazaturmysz, czyli Czyste Życie, był zamieszkany przez Tadżyków. O Boże, Tadżyku, ja jestem Tadżykiem, moja żona jest Tadżykiem. I była wielka radość. No, w 80 roku zostałem zwerbowany, się tak wyraźnie, przez profesora Sochę do OWF w Katowicach, gdzie pracuję po dziś dzień i prowadzę studium tureckie. Moim głównym zadaniem to jest prowadzić szkolenie trenerów, inspektorów, prace magisterskie. I do mnie przyjeżdżają na egzaminy bardzo zainteresowani z Francji, Stanów Zjednoczonych, z Włoch i tak dalej, i tak dalej. No jak już wspominałem tam, często odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o uznanie, współpracę, że jest to daleko bardziej ciekawe w krajach zagranicznych niż mi. Dla przykładu, kilka lat temu były Mistrzostwa Świata w Lipsku i Amerykanie mnie zaprosili. Przyjechali po mnie samochodem, zawieźli do Lipska. 8 dni przedtem były wspólne ćwiczenia, zwiedzanie, program zwiedzanie Lipska, nakręcanie filmów i tak dalej. I odwieźli mnie z powrotem. No z tych zagranicznych jestem honorowym członkiem Centrum Siermierzy w Pradze, honorowym profesorem Brytyjskiej Akademii Siermierki, honorowym członkiem dożywotnym Zrzeszenia Trenerów Siermierki Stanów Zjednoczonych i Spodni Sportów Walki i Spugan. No tak to wygląda. Napisałem 30 książek. Ostatnią książkę to jest Taktyka i psychologia w siermierce. To też jest wszystkich sportów, gdzie poruszą takie tematy, nie tylko tam nauczanie, szybkość, siła, wytrzymałość, ale stosunki międzyludzkie, pobudzenie, motywacja, uczucia, strach, pewność siebie i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ważne. Postrzeganie, zwłaszcza w sportach takich, których nie tylko wysiłek, jak bieganie odgrywa rolę, ale właśnie postrzeganie, reakcja, taktyka, myślenie, szybkie decyzje, jak gry zespołowe i sporty walki. Bo podnosiąc ciężar, wystarczy podnieść ciężar, a natomiast w siermierce czy w tenisie trzeba wiedzieć kiedy i jakie działanie wykonać. Z tym, że w tenisie piłeczka leci 400 milisekund, a ruch szablą czy floretem odpowiedź to jest 40 milisekund, to jest wielka różnica. No mogę się jeszcze pochwalić, samochwała w końcu stała, że kilka miesięcy temu Amerykańska Akademia Siermierki ogłosiła, międzynarodowa akademia ogłosiła listę najlepszych podejścików siermierki ostatnich kilkudziesięciu lat i na pierwszym miejscu wymienia moją książkę wydaną w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Understanding Fencing, Unit for Freedom Practice, czyli rozumienie siermierki, jedność teorii i praktyki, to jako numer jeden. No, dlatego mnie bardzo często mnie dziwi to, że nasi trenerzy, nie wszyscy oczywiście, nie korzystają z tych książek, z tych list artykułów w sporcie wyjeździowym, w Rosyjku Naukowym i w całym szeregu listach naukowych AWF Katowice, a taki znany trener, członek Komisji Międzynarodowej Akademii i Francuskiej, Cédric de Loisson, specjalnie do mnie przyjechał, 3 lata temu zdawał na egzamin drugiej klasy trenera, a kilka miesięcy temu zdawał egzamin na klasę pierwszą, no i się tym wszystkim zachwycał. Więc ja się tak powiedziałem, to bardzo ładnie jak się zachwycasz, ale dlaczego? Przecież tylko jest słynny Instytut Narodowy Sportu w Paryżu, jest bardzo wysoki poziom i też to tam się mi zrobiło. I tak, tam nas uczono bardzo dokładnie szybkości, siły, wytrzymałości, zasłony, odpowiedzi wypadu, a pan jeszcze podaje stosunki międzyludzkie trenera, motywowanie, postrzeganie, procesy psychiczne, oddziaływanie, etapy nauczania, nawyki ruchowe. Tego nas nie uczą i to dzięki temu ja tyle skorzystałem. No tutaj niedawno słyszałem w tym przemówieniu jednego z panów na zebraniu o takich wielkich sukcesach naszej siermierki. Słuchałem tego z takim podwójnym, z jednej strony cieszę, że są pewne sukcesy, a z drugiej strony, jak porównuję z poprzednimi latami, to mnie smutek ogarnia. To dotyczy też oczywiście siermierki polskiej, sportu polskiego i w olimpiadzie. Teraz mamy wyniki głównie w szpadzie,
właściwie tylko spadzie i to różnie z tym bywa, na przykład ostatni turniej w Krośnie, a przed laty sekcja z Wielkiej Spiast Legnicy na żadoczowej sekcji w kraju i były wyniki i w spadzie, i we florecie, i w szabli, i w florecie kobiet. I to na poziomie krajowym i na poziomie światowym. Już wymieniałem nazwisko tej wielkiej tych, także pod tym nie ma porównania. I powiedziałem również, że dwa lata temu w ogólnej punktacji tych mistrzostw turniejów tradycyjnych Szermierka była nasza na 18 pozycji, a Muszkieter, gdzie tylko młodzież, był na 8. Także nie zachwycajmy się sukcesami, oczywiście cieszmy się z nich, ale starajmy się, żeby tak podobnie jak w całej polskiej Szermierce, znakomicie spisali się spadziści, znakomicie, prawda? Bo srebrny medal na olimpiadzie, a to jest najsilniejsza konkurencja, największe współzawodnictwo i zawrot, tak jakby nie było w czołówce, piąte miejsce, to nie jest łatwo na olimpiadzie, ale w pozostałych broniach było bardzo, bardzo smutne. No, na Mistrzostwie Europy, tylko drużyna szablowa zajęła 11 miejsce, to w porównaniu z tym okresem, kiedy byśmy zdobywali 4 lata począt złote medale i jeszcze inne na Mistrzostwach Szabli, to jest, mówię w aspekcie ogólnopolskim, tylko to jest bardzo smutne. Dalej, jeszcze przed laty w Mistrzostwach Polski drużynowych brał udział w każdej broni 24 drużyny wyłonione na podstawie eliminacji w okręgu. I na przykład od rzeczy mężczyzn to trzeba wywalczyć. Był Piast Gliwice, Gliwicki Klub Sportowy, Beldon Katowice, Górnik Katowice, Górnik Radlin i tak dalej. A obecnie, dwa lata temu na Mistrzostwach Polski w Wojciechowie było 5 drużyn z 4 klubów. Basta, tak?